Witajcie! Tutaj z tej strony wasz Case. Witajcie w pierwszym odcinku Underground z Case'em, czyli pod ziemią z Case'em. Wyłączmy sobie ten tryb. Witajcie w pierwszym, takim mam nadzieję, że dłuższym odcinku, bo nie wiem, czy będę go nagrywał takiego długiego, ale myślę, żeby wszystko ogarnąć tak w tym odcinku jeszcze tak takiego, nie wiem, początkowego, czyli oświetlić sobie tą bazę, zebrać troszeczkę materiałów. Grałem wcześniej troszeczkę na tej mapce i mniej więcej wiem, że jest troszeczkę no, taka bardziej kopalniana, ale jest serio bardzo fajna i mam nadzieję, że wam też się spodoba. No to co, dobra. Dobra, jeny. Co nam gra oferuje na samym początku? Wielki pokój, który nie jest zbytnio dobrze oświetlony. NPC-ta o nazwie Bob, bo gramy na survivalu, na singlu. Na multi oczywiście go nie ma. To są chyba jajka zwierząt do spawnowania. Dwie kostki śniegu, które trzeba wykopać łopatą. Oczywiście na początku nie wykopałem. A jak się wczytacie w zadania, to jest zrobienie farmy śniegu, czyli potrzebny bałwan. I skrzynka, która oferuje nam takie rzeczy. No i od czego zaczniemy? Weźmiemy sobie jakąś sadzonkę, mączkę kostną i kawałek dirta. Tamten dirt jest nam potrzebny do zrobienia na przykład rozprzestrzenia się dirta, trawy. Dobra, te miejsce chyba będzie w miarę good. Wstawmy sobie to tu. Zróbmy z tego mączkę kostną. Pewnie to zaraz wypadnie, bo jest za ciemno, dlatego musimy wstawić bliżej pochodnie, żeby nam drzewko ładnie urosło. Wybacz, Bob, muszę wziąć to. Dobra, jest teraz tak ciemno, że się boję troszeczkę, że się coś zespałni. Och, za trzecim razem. No to nie jest za ciekawie. W takim razie mamy mało drewna. Mało czegokolwiek, żeby dobrze zagrać na początku. Jeszcze taka mała podpowiedź, jak ja gram. Gram na ustawieniach FOV 90, poziom trudności hard. No to są takie. Rozjaśnienie to najmniejsze. A, i to jest też ważne, na małym dystansie widzenia, by nie było za łatwo. I przy okazji mam więcej FPS-ów. Hehehe. Dobra. No to co? Zbijemy drewno. Oczywiście będzie teraz troszeczkę ciemno. Wybaczcie. Niestety na samym początku nie dają nam zbyt dużo pochodni. Jak mówiłem, przecinki będą randomowe. Czyli nie wiadomo, kiedy będę je wstawiał. Postawmy sobie tutaj, weźmy sobie troszeczkę patyków jeszcze. Zróbmy nasz zajebisty kill-off i zbierzmy ten węgiel. Pierw trochę kobla może. Przyda nam się. Zadań jest dużo, bardzo dużo. Zaraz wam powiem, jakie są. Jednocześnie powinny wam się, fajny sand, pokazać się wam karty z zadaniami na ekranie. Przynajmniej się postaram o ten efekt. Oczywiście też te karty z zadaniami macie na głównej stronce z tlayere... Kurczę, z przedstawieniem tej mapki, które dałem w opisie poprzedniego filmu, mówiący, że w ogóle będzie to seria. No to dobra, może szybko tak powiem co i jak. Mamy kilka zadań. A dokładnie kart z zadaniami. Mamy zadania budowlane, czyli musimy zbudować konkretne budowle. Rolnicze, musimy zbudować jakieś farmy. Killowe, czyli mamy zabić potworki przy pomocy ręki chyba tam, czy ogólnie mamy zabić się w jakiś sposób. Górnicze, kopalniane, musimy wykopać daną ilość jakichś minerałów. I to chyba wszystko. Jeżeli coś zapomniałem, to teraz jeszcze dodam. Ale nic na razie nie przypominam.
Jeszcze craftingowe, tak, faktycznie, craftingowe. Musimy skraftować jakieś rzeczy. No dobra. Ach, ciemno, nic nie widać. Ja nie mogę. Dobra. Teraz zaciszę. Tak. Gra nam oferuje na samym początku główny szyb kopalni, którym możemy się kierować. I na tym. W tym kierunku, kiedy będziemy kopać sobie, mamy szansę zdobyć oczywiście rzeczy z zadań, takich na przykład jak sand, bo wiem, że on jest w zadaniach. Musimy wykopać jakąś liczbę. Nie wiem dokładnie jaką. Będę wam pokazywał, kiedy będę mówił o danym wyzwaniu, ile potrzeba go zebrać. Po prostu pokażę wam się to na ekranie. Ja oczywiście wstawiając to później w obróbce, oczywiście sobie to zapamiętam. Już nie będzie chyba takiego pokazywania. Jak będę kończył zadania, w sensie, że je wypełnię, no to też będzie to pokazane na ekranie, a ja sobie po prostu będę to odznaczał na tych kartach. No, bo mam je sobie na pulpicie nawet teraz. Nie będę robił czegoś w stylu, że będę kładł tabliczki i je odznaczał, bo to jest wobec mnie troszeczkę głupie. Jeny, ale dźwięk. Zwróciła się! Tak, trzeba tutaj też oszczędzać minerały, materiały też, można to powiedzieć. Wiecie co? Już mnie korci, żeby zebrać ten śnieg, bo ostatnim razem zebrałem je ręką i nie chcę, żeby się to powtórzyło. A to będzie nam potrzebne do właśnie tej farmy śniegu. Musimy jeszcze znaleźć dynię w takim razie. A dokładniej nasiona, pumpki, no bo wątpię, żeby dowali całe dynie. Chociaż mogliby dać całą dynię. I tak by trzeba było zrobić z niej nasiona. Chyba, że ktoś jest nikumat i od razu zrobił bałwana. Jakoś to idzie, nie? Idzie. Powoli, ale idzie. Dla pasjonatów rozgrywki w podziemiach będzie idealna seria. Czyli kogoś takiego jak dla mnie. Będzie mi się miło grało. Mam nadzieję, że dokopiemy się może nie w tym odcinku, ale na przykład w następnym już do jakiejś większej rzeczy, takich jak kanion czy jakieś cave'y. Bardzo mile widziane. Mamy tutaj to zadanie wykopać ileś tam gliny, chyba 2 staki, nie wiem, nie jestem przekonany. I tak prawdę mówiąc, nie wiem, czy możemy z niej zrobić sobie dom w takim razie. Jeżeli tak, to bym musiał policzyć, ile jej zebraliśmy i to, co przepaliliśmy, żeby mniej więcej sobie odznaczyć, ile już zebraliśmy. Żeby nie było, że nie zrobiliśmy zadania, bo zapomniałem, bo przepaliłem je na cegiełki. Chyba, że zrobimy inny patent i fajnie węgiel, że zrobimy sobie taki właśnie patent, że przerobimy sobie stone, cobblestone na stone, a później ze stone na stone bricki, przez co będziemy mogli... O, zmułka. Nie. Iż fraps mi coś wymienia. Dobra, muszę się z wami teraz łączyć na sekundę. Okej, jestem z powrotem. Nie wiem, czy jeszcze raz to spadnie, ale jak zauważyliście, w górnym lewym rogu FPS-y natychmiastowo mi spadły bez powodu.
I tak jak już mówiłem, nie wiem dlaczego to się dzieje, po prostu wracam, mam chwilę włączonego czasami. Jep. Zepsujemy ci twoją dobrą zabawę w Minecrafcie. A wal się na ryja. Nie lubimy cię. Oh yeah. Dobra. Shit, drewno się kończy w natychmiastowym tempie. Coś tam mówiłem. A, że możemy zrobić stone bricki, ale jest też taki mały haczyk, bo mamy zadanie z węglem. Musimy zebrać go... nie wiem ile dokładnie, ale wiem, że troszeczkę go było. No, wszystko macie oczywiście na ekranie. I jakbyśmy mieli niby zrobić sobie stone bricki, trzeba byłoby troszeczkę tego węgla zużyć. Wręcz nie wiem, czy by nam starczyło. Raczej w sensie do zadania, bo na same wyrobienie stone bricków by nam starczyło. No spokojnie. To też taki mały patent. Taki mały haczyk. Bo nie jestem przekonany, czy ten cały świat jest zrobiony zrobiony na tym trybie creative, bo na pewno nie robiony to jest tak na survival, na singlu. Już pewnie na game modzie robione na multi w trzy osoby, może więcej. Czy to jest po prostu jakiś świat wygenerowany i troszeczkę poobrabiany przez gości? Myślę, że to drugie. Czyli teoretycznie minerałów mamy tutaj dużo więcej niż oni wymagają w zadaniach. Wtedy oczywiście będę zadowolony z tego. Jak już mówiłem, odcinek myślę, że może dzisiaj zrobię dłuższy, nie wiem. Zależy od tego, czy na pewno będzie aż tyle do ogarniania, bo widzę, że w miarę sobie dobrze radzimy. O właśnie, tu jest nierówno. To sobie dirtnijmy. Co chwilę patrzę, czy mikrofon jest włączony, bo myślę sobie, kurczę, niewłączony. Co by było? Nagrywać od nowa? Oh no! Nie chciałoby mi się. Dobra. Jedziemy jeszcze troszeczkę, już prawie się wykończył. I... no właśnie. Dobra. Idziemy. Jest! Drzewo wyrosło samo. Nie musiałem mu nawet pomagać. Dobre drzewko, dobre, dobre. W nagrodę zetnę cię czymś lepszym. Lepsza siekiera! Dobra. Znikaj. W szybkim tempie. Ja w tym czasie sobie skraftuję coś lepszego. Na przykład tak. Z tego co skraftujemy najprawdopodobniej kilowsa. Z tego co tutaj mamy... przeróbmy sobie... no nie no, możemy sobie wszystko przerobić to. Ach, te dźwięki są tak przepiękne. Zróbmy sobie jeszcze jednego kilowsa i dwie łopaty. To jest dużo wykopywania, strasznie dużo, więc... o, już myślę. No. Jednak dobrze myślałem, ktoś dzwoni. Poczekajcie chwilę. Okej, wybaczcie. Ojciec dzwonił? Dobra. O, jeszcze kaczor się zaczął rozpisywać. Ale to tam mały szczegół. Na kaczora na razie nie patrzymy. Olejmy go. Ho, ho, ho. Olejmy kaczora. Nie będzie ciężko. Teraz pewnie wypomni mi to w komentarzu, jeżeli dotrzymał do tej chwili. Tak, troszeczkę za to poświetlamy. Bo coś czuję, że jeszcze węgla trochę zdobędziemy. Nasze lepkie łapki. I tak, wykopmy sobie tego sanda, moje korci. Zauważyłem, że przy tych takich piaszczystych, czy w ogóle takich minerałów, które wykopujemy łopatą, zawsze się trafia jakiś węgiel. To mam nadzieję, że teraz się też trafi.
ekwipunek jeszcze mam w miarę pusty. O! Widzicie, ja mówię, to jest sztucznie modyfikowana mapka. Oczywiście nie cała, ale na pewno ten główny szyb, którym właśnie twórca chciał, żebyśmy się kierowali. Czyli nie kopiemy na oślep i nigdy nic nie znajdziemy. Tylko tutaj mamy ładnie wyrobioną drogę i mamy tutaj jakiś czas jakieś minerały, jakieś rzeczy antygrawitacyjne. Znaczy nie, inaczej może. Podatne na grawitację. Ach! Miałem nadzieję, że to nie będzie nic takiego. Dużo żelaza, lol. Będziemy mogli sobie zrobić żelazny kilos lub zbroję. Będziemy mogli już powoli zbierać sobie, tak widzę. Przy takich minerałach szybko mi się przepełni ekwipunek. No, god damn it. Chyba sobie kpicie już ze mnie. Węgiel mi dajcie. Pa, gniecie ich. No nie. Wy sobie kpicie. Ja zaraz stąd idę. Dokończę tylko łopatę, poczekajcie. Jest węgiel, haha. To jeszcze może zostanę tak chwilę, może dwie. Dobra, w miarę węgla. Nie najmniej, widzę. Się go tutaj znajduje. A nawet dużo tego węgla. Szykit, ładnie. A, no, jak już mówiłem, ekwipunek zaraz się przepełni z powodu tych grawitacyjnych rzeczy. O, jeny. Mamy... No dobra, zróbmy sobie z 6 patyczków. Taki mały zapasik. O, jeny, kopię dalej. No nie no, oni to sobie kpią, a kaczor sobie też kpi i... W ogóle będę kopał 4 lata tego grabla i sanda. Och, dobra. Musimy zrobić specjalne skrzynki. Jedna specjalna skrzynka na gravel, druga specjalna skrzynka na sand. W ogóle tak na wszystkie minerały powinna być. Na te, co musimy zebrać. Naprawdę mówiąc, nie jest zły pomysł. A mamy drewna. Tak owako. Możemy trochę przeszaleć. Zrobimy skrzynkę. Zaszalałem. O nie, FPS-y. God damn it, nie denerwujcie mnie. No i patrzcie się teraz na FPS-y. Patrzcie. I to już nie ustąpi. Muszę przestać nagrywać. Okej. Jestem. Oczywiście. To sekundy były. To jest jakieś uciążliwe. Wprawdzie zaczynam je denerwować. I nie, to nie jest moja wina, wina mojego komputera. Zdarza się to wielu osobom. Mogę wymienić aż jedną. Nie, zdarza się na przykład użytkownikowi Dodo, który przedstawia, nawet bardzo dobrze przedstawia grę Terraria. I
no niestety on też ma taki problem, a więc najwidoczniej to jest jakaś wada po prostu Frapsa, który oczywiście nie jest jakiś najlepszy, ale jest no niestety najlepszym programem, który może nagrywać gry. Niestety z tego powodu, że wolałbym jakieś lepsze. Żelazo na górze, patrzcie. Nawet nie zauważyłem. No, okej, jakoś to idzie. Tu będą miał porozstawiane skrzyneczki. Taka całą ścianę skrzynek będę miał tutaj. Schowajmy sobie to. Aha. Zróbmy sobie łopatę. I się będziemy chyba tam wracać. Zróbmy sobie może dwie łopaty. Jeszcze. Jak mówiłem, tutaj łopat trzeba dużo. Ja tutaj normalnie cave'y wykopuję. Bo ktoś zaszalał z gliną. Węgiel na górze, to zaraz zbierzemy. Co jeszcze, że nawet ta skrzynka zaraz będzie pełna. Nie! Mój torcz. Mój cenny torcz. Nie, nie ta łopata. O, tu jest węgiel. Wykopmy sobie go już, bo... Dobra, tam zaraz dojdę. Węgiel, jak ja cię kocham! Mój węglu! Słodziutki! Dużo tego sandu też widzę. A jeny. Wow, ładnie z tym węglem nawet będziemy stać nawet. Tak ładnie, ładnie. Chyba, że będziemy musieli dużo, dużo torczy zrobić. Okej. Tyle tego sandu, że aż można pomyśleć, że nad nami pustynia jest. Ta, wykop całą pustynię. Jakby to było w wyzwaniach, to by musiał. Dobra. Odcinek 195. Wykopujemy dalej pustynię. Już jesteśmy blisko, już połowa. O jeny. Ale to byłoby głupie. Ja widzę, że na razie wykopuję plażę, ale... Może do pustyni też się dobrze. What the fuck? Dobra, dokopaliśmy się do czegoś ciekawszego. I jest na serio w niefajnym miejscu, bo jak widzicie, dziwnie do tego dochodzimy. Ale ja sobie to zapamiętam. Dobra, to mamy coś pod styl kanionu. Nie wiem, czy to jest kanion. Jeszcze go nie zbadaliśmy, jak zauważyliście. Oczywiście się tym zajmiemy. Tylko może nie w tej chwili, bo... Wykopię już tego sanda, bo tam jest jeszcze dużo tego sanda na ścianach. Jenny. Tutaj będą górować łopaty, a nie kilofy.
Jestem głodny powoli. Tak się robię głodniutki. Nie, znowu woda. Oh no, moje torcze. Moje cenne torcze. Moja glina. Ech. Dobra, nie sprzyjają nam tutaj warunki. No, kurczę. Ta. Dobra, idziemy. Nie ma co tutaj siedzieć, bo mówię, ja bym tu spędził jeszcze następne dwa odcinki, wykopując sam... O, fajnie. Wykopując sam ten teges. Samą glinę. To jest już śmieszne. Dobra, zrąbmy te drzewko i będę kończył w tym odcinku. Zróbmy sobie jedną skrzyneczkę na takie rzeczy jak kobel. Jego też dużo zbieramy. Można go... Trzeba byłoby go nawet zaskładować w czymś. Dobra, aż mnie korci. Tak, to będą podwójne skrzynia, więc dwa przerwa. Tu w takim razie sanda damy. Tu w międzyczasie kobel, ale coś szczerze będzie w innym miejscu. Weźmy sobie troszkę. Okej. Myślę, że w miarę się ogarnęliśmy. O, sadzoneczki się przydadzą. Zjedzmy sobie jeszcze chlebki, bo widzę, że mamy tutaj oferują nam. Dobra. I w następnym odcinku coś czuję, że zajmiemy się czymś bardziej konstruktywnym, a dokładniej zaraz wam pokażę. Mamy dwa jajka świń, tych owiec, krów, jeden chicken, one MPC, czyli możemy teoretycznie tego rozmnożyć i będziemy mieli może małą wioskę, jeszcze tego nie wiem. Wilków, czyli możemy mieć kolegów, i ocelotów, czyli możemy mieć pupili domowych. Jak widzicie, niby takie małe główienko, taka mała skrzyneczka, ale może zmienić całą tą dziurę w żyjący, tętniący życiem ekosystem. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy odcinek. Jeżeli tak, to dawajcie łapki. Ja będę wtedy wiedział, czy nagrywać dalej, czy nagrywać w ten sposób. Czy ogólnie piszcie swoje... relacje się mówi, relacje? Emocje związane z filmem. Po prostu się wypowiadajcie, jeżeli chcecie. Ja z chęcią poczytam. No dobra. A więc subskrybujcie, dawajcie kliki i do ulubionych. No i epickie. Jau!